Ej, siemanko, z tej strony Tego Gniazdy. Witam was w czwartym odcinku z Nostalgicznej Przygody. W ostatnim odcinku, z tego co pamiętam, zbudowaliśmy zalążek domu i zrobiliśmy chyba też, jeżeli mnie pamięć nie myli, pomnik na 400 subskrypcji. Od tego czasu udało wam się przebić barierę 500 subskrypcji na kanale. Łącznie 515 subskrypcji, za co jestem wam mega serdecznie wdzięczny. Ślicznie wam dziękuję. Jednocześnie też w dalszej części materiału będę mówił trochę, dlaczego ten odcinek pojawia się po tak długim czasie, co się u mnie troszeczkę podziało, jakie mam plany na grudzień, bo mam dosyć ciekawy plan na serię na grudzień. I w ogóle dziwnie mi się tak mówi prosto do kamery. Widzę, że mówię ruchy na drugim monitorze, ale nieważne. I wszystko będę mówił w dalszej części już podczas gry. Zbudujemy sobie prawdopodobnie drugi pomnik na okazję 515 subskrypcji. Jesteście naprawdę niemiłosiernie dobrzy w tym, co robicie. Dziękuję wam za to ślicznie. A tymczasem zachęcam do zostawienia łapki w górę bądź w dół, w zależności jak materiał wam się spodoba, i do zostawienia subskrypcji na kanale, wciśnięcia tam tego magicznego guziczka, ponieważ to motywuje mnie do tego, aby dalej tworzyć tą serię, jak i również inne gry. Zapraszam też do odwiedzenia drugiego kanału, żeby zobaczyć serię z... jeśli chcecie oczywiście zobaczyć serię z Call of Cthulhu. I co? Bez zbędnego gadania. Intro! Okej, okay, tak więc witamy się już po intrze. Witam was na naszym tutaj szablonie domku. Matko Boska, jak ja tu zapomniałem, co tu w ogóle robiliśmy. Aha, drewno miałem sobie poprzerabiać. Dajcie, bo nie pamiętam, czy te... Dobra, te z kim się przydadzą, ale to mogę sobie na pewno przerobić. A, miałem iść zdobyć jeszcze drewna. To wiem na pewno, ale tu pójdziemy sobie na noc. Ciekawe, co mi się coś z respinariu. Aha, spać możesz tylko w nocy. Tu nasza ala kopalnia. Generalnie powiem wam, działo się u mnie dosyć sporo przez ostatni czas. Od ostatniego odcinka z Nostalgicznej Przygody streamu, a jednocześnie od odcinka z Little Company, które nagrywałem razem z ekipą. Bardzo dużo się u mnie niestety podziało. Niestety niedobrych rzeczy. Niedobrych rzeczy, chociaż troszkę też dobrych było, ale no, niestety większość była tych, że jaki tu jest. Czułości myśli. I zobaczcie. Myk. Myk. Nagle patrzę w dół. Myk. 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 Okej, okay, dobra, działa. I ten. Dużo złych rzeczy. Głównie nie miałem też siły przez to wszystko, co się działo, tego, żeby nagrywać cokolwiek. Teraz dopiero wracają mi jakieś te siły, chociaż też jeszcze nie jest do końca tak, jakbym chciał i tak, jak było przedtem. A dokładnie co się wydarzyło? Wydarzyły się moje kochane problemy z zębami, z moją szczęką. O kurwa, Keeper. Z moją paszczą, że tak powiem. No nie, zepsuł nam krajobraz, jebany. O, wybaczcie, z moją szczęką i to dosyć spore problemy. Skończyło się na wyrwaniu czterech zębów, ich ekstrakcji, jak to się fachowo nazywa. Nie polecam tego uczucia nikomu, ani tej zabawy, którą przechodziłem. Zęby to jest najgorsza rzecz, jaka może być, więc dbajcie o nie, jak to dobrze potraficie. Myjcie je za każdym razem, dobrze wam radzę. A wracając do tego, co mówiłem, bardzo to źle wpłynęło na moje samopoczucie i nie tylko. Miałem problem trochę z pracą przez to, bo nie mogłem pracować. Ponieważ cały czas... Co mi tam pisze SMS? Ponieważ cały czas pojawił mi się ból. Dosyć mocny ból. Ostatni, który mi wystąpił, leczyłem dosłownie, żeby wam nie skłamać, kostkami lodu do momentu wizyty u stomatologa. Nie było to wcale tak dawno jak w zeszłym tygodniu. Więc... w zeszłym tygodniu od momentu jak nagrywam ten odcinek, więc uwierzcie mi, to nie jest nic przyjemnego. Mam nadzieję, że nikt z was tego nie przechodził, a jeżeli przechodziliście, to wiecie, o czym mówię i teraz też wyciągnęliście jakieś lekcje z tego. Dbacie o te zęby, tak jak należy, myjecie je i dbacie po prostu o to, żeby taka sytuacja już więcej nie miała miejsca. Ja niestety muszę mieć dosyć specjalistyczne leczenie zębów, bo u mnie jest już stan dosyć poważny. Fakt faktem, daję radę, żyję. O kurwa, liście spadły. Odżyłem troszeczkę teraz. No ale niestety swoje to miało wpływ.
i ograniczyło mi to możliwości po prostu bardzo mocno. Nie siadałem do komputera, bo po prostu nie byłem w stanie do niego usiąść, żeby wysiedzieć chociażby 10-15 minut spokojnie, bez żadnego bólu. Teraz też jeszcze trochę boli, nie będę ukrywał, ale to już bardziej jest takie ćmienie bólu i drętwienie jednego z zębów, który de facto nie powinien tak mieć. Nie wiem, czy też nie skończy się na jego usunięciu zamiast leczenia, ale to już decyzję podejmę po prostu po konsultacji dalszej ze stomatologiem. I to, i tyle, jeżeli chodzi o moje zęby i samo, takie względne przez nie samopoczucie bardzo złe. Boże, sadzonka mnie wystraszyła. A przechodząc do tego, co jeszcze się działo, no to w głównej mierze właśnie te zęby. I ta sytuacja zdrowotna. I też praca mnie pochłonęła dosyć mocno. O kurwa. Tego się nie spodziewałem. Dlatego, że on mi się tak na Ryu centralnie zrespi, to się nie spodziewałem. Nie mam już żelaznej siekiery? Nie mam, dobra. I zbierzmy sobie ten pieniak i chodźmy po siekierkę. Może uda się zrobić, powinienem mieć chyba jeszcze żelazo. A jeżeli nie, no to pójdziemy kopać. O, tam jest nasz pomnik z okazji 400 subskrypcji. Dzisiaj myślę dobudować albo nad nim, albo zamiast tej czwórki dać piątkę. I zamiast tego zera... dobra, to nie będzie takie łatwe, jak ja bym chciał. Ale okej, okay, ogarniemy, ogarnę sobie to na spokojnie. Oczywiście nie mam żelaza, więc co, czeka nas jednak kopalnia. Myślę, że chyba tu było trochę, jak nie, tu pójdziemy, tam widziałem jaskinia u góry. Ale wracając jeszcze do tego, co chciałem powiedzieć i mówić, i zacząłem mówić, a nie, tu nie miałem kopalni, tylko zacząłem kopać pokoik. Do tego, co przechodząc do meritum już całej sytuacji, dbajcie o te zęby. Dbajcie o to wszystko, bo to jest wasze zdrowie. To od tego wszystko tak naprawdę się zaczyna. Większość rzeczy. I też tego, że się większości rzeczy nie chce robić człowiekowi. Ale mówię, i to oprócz tego pochłonęła mnie też, tak jak powiedziałem, praca. Dosyć mocno. Skupiłem się na pracy, żeby sobie zrobić dobrą ocenkę. Zarobić trochę. Dzięki czemu niedługo na kanale pojawią się już nowe gry, nowe odcinki. I na tym kanale, jak i na drugim, na który też was zapraszam, do tych, gdzie teraz powinna się wyświetlić karta albo nazwa kanału. Do tego małe, drobne plany na grudzień, jakie mam razem z ekipą, jak chodzi o Minecrafta. To jest krótka miniseria, zdradzę wam teraz leciutko, na czym będzie się opierała, postaram się nie zdradzić za dużo. Mam nadzieję, że wam się spodoba i przyjmiecie ją z ciekawością. Bo my z chłopakami nie możemy się doczekać, żeby to ogarnąć. Nawet to specjalnie ogarnęliśmy serwer. Teraz zajmujemy się poustawieniem odpowiednio pluginów, żeby wszystko ze sobą działało. Wiecie, gdzie ja widziałem tą jaskinę? Żeby wszystko działało jak należy, żebyśmy mogli normalnie zagrać, bez żadnych większych problemów. Na czym jesteśmy w sumie na dobrej drodze do tego? Gdzie ta jaskinia była? Wiem, jaskinie, dobra, nieważne. Może zaraz ją znajdę. I odcinki z tej serii, miniserii, będą pojawiały się już od 1 grudnia. Plan jest taki, żeby pojawiały się przez cały grudzień, czyli od 1 grudnia do 31 grudnia, aż do Sylwestra, gdzie wtedy zakończymy tą serię, miniserię. I jednocześnie opierać ona będzie musiała na przetrwaniu, takim solidnym przetrwaniu, z wyzwaniami, które po części wyznaczymy sobie sami, po części wyznaczy nam Discord, a po części możecie wyznaczyć również wy, jako moi oglądający. Napiszcie nam w komentarzach zadania, które będziemy musieli wykonać, wyzwania. Będę bardzo wdzięczny, będę na nie czekał. Wtedy sobie je wprowadzimy na serwer. No i po wykonaniu tych wyzwań czy zadań będziemy dostawać specjalne przedmioty, które będziemy mogli sprzedać jakby u takiego specjalnego handlarza na serwerze. I za to otrzymać jakąś tam walutę, która przysporzy nam tego, że za tą walutę będziemy mogli kupić jeszcze inne specjalne przedmioty, które nam się przydadzą. Mam nadzieję, że nie zrobiłem takiego większego masła maślanego i wiecie, o co mi chodzi. Tymczasem potrzeba mi żelaza. Zaraz nastanie noc, a ja nigdzie tu nie widzę żelaza ani jakiejś jaskini. Oła. Wiecie, chyba znalazłem jaskinię.
Albo coś na podobwzór jaskini. Nie. Węgiel. Teraz zobaczmy, obok węgla zawsze było żelazo gdzieś. Może będzie. I tak jak mówię, wy też możecie być częścią tej miniserii. Wystarczy, że w komentarzach napiszecie ewentualnie na Discordzie, do którego link macie w opisie. Napiszecie, jakie to będą miały być wyzwania lub zadania, które mamy wykonać, aby przetrwać, ewentualnie co mamy dokładnie zrobić. Możecie być kreatywni, rozpatrzymy każdą propozycję. Niektóre na pewno odrzucimy, które nie będą nam podpasować. Aczkolwiek postaramy się uwzględnić wszystkie propozycje, które napiszecie. Jak również większość z tych propozycji, o ile jeżeli nie będą ciekawe wszystkie, no to wszystkie wprowadzić. Prawdopodobny limit, jaki byśmy chcieli sobie wyznaczyć, o jest duścinka, tego jeszcze z chłopakami do końca nie omówiłem, to będzie gdzieś około 20 wyzwań zadań, coś takiego. Tu byliśmy. To będzie coś... To jest melodika z Minecrafta, mi się załączyła. To będzie właśnie coś takiego około 20, może 25 wyzwań zadań. Ale jedzonko tu się przyda, więc możecie dać. Które będziemy musieli wykonać. Oczywiście, tak jak powiedziałem, niektóre z nich my sobie sami wyznaczymy. A do niektórych zachęcam was. Tak samo mam nadzieję, że też Star Warsy wam się teraz spodobają. Pierwszy odcinek. Widziałem, że tam na miarę dobrze się przyjął, jak na moje zasięgi. Mam nadzieję, że się wam spodobały. Mam zamiar przejść całą grę. Więc tak naprawdę zaraz po nostalgicznej jest Kejwik. Zaraz po nostalgicznej przygodzie biorę się dalej za Star Warsy. Co jeszcze chciałem powiedzieć? Okej, fajnie, jest Kejwik, nie ma żelaza, no standardowo, bo przecież po co? Jak powiedziałem, też boli mnie to jeszcze troszeczkę, ale też wiecie, no wszystko się tam goi, tak? Jednak też była rana otwarta. Naprawdę nie ma żelaza. Jaskinia i żeby tu nigdzie żelaza nie było. No way, nie. To nie zła jaskinia. Nawet żelaza w niej nie ma. Nie, to nie wierzę, chyba że minąłem, to dajcie znać w komentarzu. Ale nie, no nie widzę, nie ma. No już się człowiek ucieszył. Minecraft. To jest chyba kara za to, że dawno nie nagrywałem, wiecie? Nostalgiczne. I to jest chyba taka wielka kara dla mnie. Planuję też kilka nowych gier niedługo, ale to prawdopodobnie już co to jest? Nie, noc idzie. To jest jakiś taki ala Kejwik mały. Dobra, wiecie co? Tu byliśmy już. Tak, to są moje pochodnie. Byłem tutaj już, okej. Sprawdzałem ten teren. W takim razie, skoro już byłem i pewnie za poszukiwaniem żelaza, to nie pozostanie mi nic innego, jak ogarnąć sobie tylko kamienną siekierkę. Kamienną siekierką zbierać te rzeczy. Dobra, ja wracam do domku. I słyszymy się za momencik. Wiesz co, postanowiłem się trochę zakoblować. Uznałem, że tak będzie ciut bezpieczniej. Zwłaszcza, że widziałem szkielety. Więc to, czekamy do rana. I ja tu spróbuję sobie rozkopać. Może znajdziemy jakieś żelazo. Oj, jaki lag. Może znajdziemy jeszcze jakieś żelazo. A jeżeli nie, no to się mówi trudno. I pójdziemy po prostu szukać dalej. Chociaż nie, czekajcie, mam wełnę, mam deski, może udałoby się zrobić łóżko. I nic tam się nie zrespi. Oby, proszę. Wolę mieć miecz, wolę być przygotowany tym razem. O, dobra, super, nic się nie zrespiło. To zabranie craftingu nam chwilę zajmie.
Elegancko. Sześć pajączek. Dawaj, dawaj, dobra. Tu kolejne kości. Strzały. Dobrze, warto mieć. O, dobra. Jest nasz dom. A więc zatoczyłem takie dosyć spore koło. Nie znalazłem żelaza. Taki drobny problem. No i co? No i co? No i teraz pytanie. Robić kamienną siekierkę? Czy przejść jeszcze? Oczywiście zrobić wam lekkie cięcia. Przespacerować się jeszcze, żeby was nie zanudzić. W poszukiwaniu tego żelaza. No i jak go nie znajdę, to po prostu zrobić kamienne siekiery i walić kamiennymi siekierami to drewno. I chyba tak zrobię. W ogóle jestem dobrym agentem, że większość rzeczy, które chciałem powiedzieć na ten materiał, wyczerpały w przeciągu pierwszych parunastu minut odcinka. I nie do końca wiem, co teraz mówić. Więc mieliśmy creepera, tym razem się nie dałem zaskoczyć jak małe dziecko. Żelazo, żelazo, proszę, żelazo, no chociaż jedną, dwie rudy. Takie tereny, takie jaskinie, żeby tu żelaza nie było, nie no, ja w to nie wierzę, nie? Węgiel i to jeszcze dwie sztuki. Czy ta gra ewidentnie sobie ze mnie kpi? No bo mówię, to jest kara za to, że ja tyle czasu nie grałem. Dobra się. Aha, okej. Okay. Dobra, przejdę się. Spróbuję znaleźć żelazo. Jak się nie uda, no to trudno, będziemy ciąć kamiennymi siekierami. Ale wracając jeszcze do tego, co mówiłem o tej miniserii. To miniseria będzie opierała się na survivalu, na takim dosyć mocnym survivalu. Tak jak poprosiłem, dajcie znać, jakie zadania byście dla nas mieli wyzwania w komentarzach. I oprócz tego, seria, że będzie wyglądała na tych wyzwaniach i będzie trochę hardkorowa. To nie będzie hardkor, bo postanowiłem się wkopać do tej jaskini tutaj. Znaczy nie do jaskini, tylko do góry. Bo jest tu dużo węgla. Może gdzieś obok tego węgla będzie i żelazo. Mam taką nadzieję. Jeżeli nie, to jestem trochę w czarnej kupie. Że tak brzydko powiem. Bo kamiennymi siekierami będzie dosyć ciężko kopać. Dosyć długo. Ale wracając do tego, co mówiłem przed chwilą. Odnośnie tej miniserii. To nie będzie to seria stricte hardcore. To będzie to seria ala hardkorowa, w sensie takim, że będziemy mieli możliwość po 3 żyć. Czyli nie będziemy mogli zginąć więcej razy niż 3. Po 3 śmierci po prostu gracz, jeden z nas przegrywa, reszta może kontynuować wykonywanie zadań, póki nie uzbiera jakby pieniędzy, może coś takiego, albo jakiegoś specjalnego... Przepraszam. Jezu, przepraszam, kaszelek. Albo nie znajdzie specjalnego przedmiotu wymaganego do wskrzeszenia tego, który zginął. Oczywiście wiecie, możemy się trollować w jakiś taki ogarnięty, spokojny sposób. Jak wiem, znam to. Orzeł, pozdrawiam cię serdecznie. I twoje zapędy do PvP. Jednocześnie będziemy mieli specjalny właśnie świat, który będzie stanowił podstawę naszej gry. Będziemy mieli świat, który będzie stanowił hub, jakby do którego będziemy mogli się wrócić specjalnie do handlarza i do tego, żeby zobaczyć, jakie zadania i wyzwania mamy wykonane. No i prawdopodobnie będziemy mieli 2 albo 3 życia. Każdy z nas. Z grających. Po zużyciu ilości tych żyć, tak jak powiedziałem, będziemy mogli zrespić tą osobę na nowo. Ale dopiero po wydaniu jakiejś tam kwoty na specjalny, określony do właśnie tego... Zawiesiłem się. Za specjalny przedmiot, który umożliwi to wskrzeszenia. Ale będziemy mieli 2 warianty do tego przedmiotu. Albo będziemy mogli go kupić. Ała. Albo będziemy mogli go zdobyć. I tyle.
Oczywiście wiadomo, kupianie będzie prawdopodobnie łatwiejsze niż zdobycie takiego przedmiotu. Ale to cicho, jeszcze więcej nic nie mówię, nie zdradzam. Jeszcze jesteśmy w fazie przygotowawczej, więc tu i tak powiedziałem, myślę, że trochę za dużo. Ale też myślę, że nie do końca. I to wszystko. Będą też, myślę, specjalne przedmioty, albo jeden specjalny przedmiot. Oczywiście nagroda za ukończenie całej gry. Całego tego świata jakby, tych wyzwań. Też jest przewidziana. Mam nadzieję, że taki pomysł wam się spodoba. Dajcie znać łapką w górę bądź w dół, w zależności jak wolicie. Jak również ten materiał wam się podoba, możecie go ocenić. I dajcie też znać w komentarzu po prostu odnośnie tych wyzwań. Jakie tam byście mieli dla nas przygotowane, jaki macie pomysł na te wyzwania, co możemy porobić. Jakie zadania możemy porobić. Podobne rzeczy, a ja tymczasem idę skraftować te siekierki kamienne i słyszymy się za chwilę, jak będę ścinał drzewo. W ogóle, co jest bardzo ciekawe, bardziej opływamy w węgiel niż w żelazo. Jesteśmy bogatsi w węgiel niż w żelazo. Nie do końca mnie osobiście cieszy, no ale trudno, tak bywa. Takie życie. No. Dobra, idziemy. Kopać drewna. I idziemy. Tego najbliższego drewna. I spróbujemy jeszcze w tym odcinku zrobić ten pomniczek. Jeżeli by mi się nie udało, to zrobię ten pomniczek już w następnym odcinku. O, tu mamy węgiel. Dobra, to będzie można go rozkopać zaraz. Ale idę spać. Jeszcze do tego, a nie, przepraszam, nie wracając, jeszcze chciałbym wspomnieć o planach na nostalgiczną, bo jest to czwarty odcinek teraz, który nagrywam. Zostało nam jeszcze 6 odcinków i jeden solo stream. Dajcie mi znać w komentarzu, poza tym, o co was poprosiłem odnośnie wyzwań, czy chcielibyście zobaczyć, czy chcielibyście, abym kontynuował też streamy z Nostalgii MP? Chłopakami, na tej wersji Minecrafta. Czyli tak samo jak przy serii z nostalgicznej przygody będziemy zmieniać sobie po tych 10 odcinkach i streamie wersję na następną betę. Prawdopodobnie zrobimy przeskok o parę bet do przodu. I po prostu będzie pod streamem i gdzieś pod filmami. No i może też na ekranie się gdzieś pojawi tutaj lista rzeczy, która została zmieniona w poszczególnych i wprowadzona w poszczególnych betach. Czy chcielibyście, abym to samo zrobił na Nostalgii MP? Na nostalgii, żebyśmy dalej grali na tym świecie, który mamy aktualnie na tej wersji beta 1.5. Podłóżka 01. Czy po prostu wolelibyście, abyśmy ruszyli w formie takiej postępującej do przodu i szli dalej? To już zależy od was. Dajcie mi znać w komentarzu. Na spokojnie. A ja tymczasem postaram się nakopać tyle drewna, ile się uda. I w następnym odcinku, myślę, będziemy sobie dokańczać już stricte budowę chaty. I oprócz budowy chaty zajmiemy się też budową pomnika z okazji subskrypcji. Myślę, że to jest taka fajna, jak na moje możliwości. Pewnie wiem, czy dałbym radę coś lepszego zbudować. Ale niestety pamiętajmy, że to jest wersja beta Minecrafta. I tutaj nie ma wielu takich surowców, które są w najnowszych wersjach. Z okazji tych subskrypcji, które nam wystuknęły. Dajcie mi znać. Tak. I prawdopodobnie w następnym odcinku już zbudujemy sobie ten pomnik. Że, ale ten dźwięk powtarzający się creepera jest trochę przerażający. I to wszystko. Chciałem powiedzieć. Nie mam już nic do dodania. W teorii niewiele zostało do dokończenia tego domku. A nie, bo jeszcze dach. Dobra. To dużo więcej tego będę potrzebował. Chyba, że dach zrobimy ze szkła. Ej, w sumie. Szklany dach. To brzmi interesująco, nie powiem, że nie. Że chyba chciałem jeszcze piętro robić, to nie? Nie, bo w sumie magazyn robimy pod ziemią. Wystarczy jeden poziom domu.
Wybaczcie, że tak przymilkłem, ale teraz sobie kalkuluję wszystko w głowie. A, będę jeszcze starał się przy serii z Gwiezdnych Wojen, ze Star Wars Battlefront Wiki, starał się dopracować trochę te AI do wycinania tła, bo na ostatnim materiale, jak montowałem wszystko, widziałem, że w niektórych momentach ta kamera tak dziwnie się ucinała, przeskakiwała, po czym wracała do swojego normalnego poziomu, a potem znowu ją cięło i potem przez już praktycznie chyba do samego końca materiału wszystko było dobrze. I nie rozumiem, co jest tym spowodowane. Dobra, wracamy do domku na razie. Tyle drewna, ile mamy, to powinno nam wystarczyć na chwilę obecną. Nie wiem, co jest spowodowane takim stanem rzeczy. Jeżeli ktoś z was wie, to dajcie mi znać w komentarzu. Będę wam niemiłosiernie wdzięczny. Ale mówię, ja osobiście nie mam pomysłu. Jeżeli nie, to po prostu będziemy mieli taką kamerę, jaką mamy tutaj na nostalgicznej. I tyle, i to wszystko. A jeżeli się uda i będzie to dobrze ze sobą współgrało, to będę bardzo przeszczęśliwy. Dobra, przeróbmy sobie połowę tych desek z tego drewna. Z tym, co mamy, to powinniśmy mieć dwa staki. Mamy dwa staki i sześć. To możemy sobie przerobić na patyki. I zrobić sobie parę pochodni, bo węgla mamy od groma. Oczywiście drzwi się jeszcze nie stakowało, więc muszę porobić dobranoc. Elegancko. Mamy drzwi, widzowie. Mamy drzwi. I mamy szkło? O kurwa, nie mamy szkła. Okej, czyli let's go, kopanie piasku. Piasku. Bo jakby inaczej. Na razie pochowajmy sobie te rzeczy, które tu mam. Mi tylko to. A ja nie kopałem piasku ostatnio. Nie mam wrażenia. Nie no, chyba kopałem piasek. I widzicie, takie przeskoki są. Patrzcie. O, i my. Kopałem piasek, coś wydaje. Nie. Dobra, idę kopać piasek. Nie, ja miałem chyba kopać piasek, ale w końcu go nie wykopaliśmy. Dobra, to idę skopać gdzieś piachu. Myślę, że takie trzy staki szkła będą bardzo przydatne. Nawet może więcej, jeżeli planujemy. Tak, nawet więcej będzie trzeba tego piasku, jeżeli planuję zrobić. O piasek się martwię. Jesteśmy obok pustyni, martwię się o piasek. Like. Jeżeli planuję zrobić to, o czym mówiłem. Refleks. Dobra. Udało nam się nakopać piasku. Trzy staki, więc będziemy mieli trzy staki szkła. Myślę, że to powinno wystarczyć w sam raz. Więc sobie to przepalimy. I widzę, że kończy nam się pomału czas na odcinek. Wyczerpałem go chyba dzisiaj doszczętnie. Więc w następnym odcinku zajmiemy się dokończeniem, wstawieniem w sumie okien. To nam w głównej mierze pozostało. Do zrobienia. I można się brać za budowę dachu. Może i kawałek piętra by się fajnie zrobić. Na jakieś rzeczy. Ale będzie się można brać za budowę dachu. Postawienie tam pomniczka. I na pewno powiększenie sobie piwnicy. Tego jestem pewny, że to będę chciał zrobić. Wiecie jak? Chyba wyszła, nie? Jak myślicie? Zaraz zobaczymy.
nie wyszła. Dobra, nieważne. Będę się starał to jakoś ogarnąć sobie na następny odcinek, żeby tą piątkę ładnie zrobić. Z okazji tych 500 subskrypcji. I to wszystko w tym odcinku. Następnym dokończymy sobie przepalanie szkła, ewentualnie to, co nam się już przepaliło. Możemy zacząć sobie wstawiać. A, daj mi szkło. I zacznijmy sobie wstawiać to, co już mamy przepalone. Żeby ten domek miał jakiś swój taki urok mały. I ładnie to wygląda, podoba mi się. Niby kanciasta bryła, ale jednak nie do końca. Wiecie, o co chodzi. Albo nie wiecie. Nie, w sumie taka kanciasta bryła trochę, czy może nie taka kwadratowa, ale wyszła w miarę ładnie. Mi się podoba, mam nadzieję, że wam też. A tymczasem ja byłem do gniazdy, to była nostalgiczna przygoda. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w następnych odcinkach. Bajo!